Witam Państwa serdecznie jeszcze raz. Ja nazywam się Damian Pazik i w firmie Hager zajmuję się rozwojem narzędzi z zakresu modelowania BIM, a także rozszerzonej rzeczywistości. Na dzisiejszym warsztacie będę chciał Państwu, na dzisiejszym wprowadzeniu właściwie, będę chciał Państwu troszeczkę przybliżyć nasze systemy prowadzenia instalacji elektrycznych, któremu właśnie ten warsztat będzie poświęcony. I myślę, że w tym momencie idealnym wstępem do mojej prezentacji będzie właśnie ten filmik, o którym Tomek wspominał, więc prosiłbym teraz, żeby go udostępnić. Już momencik, już udostępniam. I już jesteśmy z powrotem. Instalacje w dowolnym miejscu to hasło, które przyświeca nam jako firmie Hager w tej edycji BIM Akademii Efektywnego Projektowania, ale również idealnie opisuje systemy prowadzenia instalacji elektrycznych, o których będę chciał Państwu dzisiaj troszeczkę opowiedzieć, a na pewno jeszcze bardziej rozwinie to Sławek podczas swojego warsztatu. Jeśli właśnie chodzi o te systemy, to przede wszystkim ich głównym zadaniem jest dostarczenie energii elektrycznej do każdego miejsca w budynku, bez względu na to, jaka to przestrzeń faktycznie jest. Obecnie, jeśli chodzi o budownictwo i nowoczesne budownictwo, mamy często do czynienia z dużą ilością fasad szklanych i tego typu instalacji, więc tutaj zachowanie odpowiedniej infrastruktury elektrycznej czy teletechnicznej staje się nie lada wyzwaniem i właśnie tutaj odpowiedzią na to są systemy prowadzenia instalacji elektrycznej, które przede wszystkim pozwalają na tworzenie nowoczesnych aranżacji z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Jeśli chodzi o ofertę produktową Hager, to oferujemy jeden zintegrowany system podłogowych, ściennych oraz sufitowych systemów prowadzenia instalacji elektrycznych, który swoje odzwierciedlenie posiada również w świecie BIM CAD, a także w rozszerzonej rzeczywistości.
Jeśli chodzi o zalety tego systemu, to jest to przede wszystkim wydajność, estetyczność, gdyż każdy z takich systemów jesteśmy w stanie dopasować do danego wnętrza, do danego pomieszczenia, tak żeby on był właściwie jego zwieńczeniem, a nie rzucał się od razu w oczy i jesteśmy w stanie przygotować rozwiązania szyte na miarę, takie, które są faktyczną odpowiedzią na potrzebę klienta. Więc może zaczynając od tego najniższego poziomu, czyli systemów podłogowych, jeśli chodzi o ofertę, to wchodzą w nią kanały oraz puszki podłogowe razem z pokrywami uchylnymi, a także mini kolumny elektroinstalacyjne. Takie systemy właśnie idealnie odnajdą się w otwartych przestrzeniach, które często przedzielone są szklanymi ścianami. Tutaj w pełni jesteśmy w stanie wykorzystać przestrzeń, która znajduje się pod podłogą i tam właśnie umieścić całą infrastrukturę elektryczną, jednocześnie dając nieograniczone możliwości, jeśli chodzi o aranżację samego wnętrza. Drugim filarem tego zintegrowanego systemu są systemy ścienne, systemy kanałów ściennych, które w idealny sposób sprawdzą się w miejscach, w których występują przestrzenie dzielone przez ściany kartonowo-gipsowe. Dodatkowo zastosowanie tych systemów pozwala na bezinwazyjną właściwie modernizację instalacji elektrycznych, która nie wymaga jakichś gruntownych remontów czy też skuwania tynków. I tym ostatnim elementem tego kompleksowanego, zintegrowanego systemu są systemy sufitowe w postaci kolumn sufitowych, które zapewniają dodatkową przestrzeń i dzięki i także większe bezpieczeństwo korzystania z samej podłogi, na której nie plączą się żadne przewody. Z racji tego, że sam dzisiejszy warsztat poświęcony jest modelowaniu podłogowych systemów, dzisiaj też na nich się skupimy i skupimy się właśnie na tym asortymencie produktowym, który właściwie stanowi taki solidny fundament i podstawę do tworzenia nowych koncepcji budowlanych właśnie wykorzystując tą przestrzeń, którą mamy pod podłogą do wykorzystania i zapewnienia pełnej infrastruktury elektrycznej. Te systemy, które proponujemy, są przede wszystkim łatwe w montażu, a tak dyskretne, a także łatwe w samym użytkowaniu. Posiadają stabilną i przyjazną dla użytkowników konstrukcję. Jak sama nazwa wskazuje, są to systemy podłogowe, więc nie staną na naszej drodze, gdyż pokrywy uchylne i puszki podłogowe znajdują się właśnie w podłodze, a dodatkowo jesteśmy w stanie odpowiednio dopasować to do konkretnego typu wnętrza i też typu samego pomieszczenia. Pierwszą grupą produktową, z którą zapoznacie się dzisiaj Państwo szerzej podczas tego warsztatu, są pokrywy uchylne Tehalit VEE, które znajdują dosyć wszechstronne zastosowanie, gdyż wykonane są z różnych materiałów. Jest to poliamid, aluminium bądź stal szlachetna w różnych kształtach, w które można dopasować do faktycznych potrzeb użytkownika, a także z różną ilością miejsc na faktyczny osprzęt, który ma się w nich znaleźć. Możemy je stosować w różnych typach podłóg, zarówno tych z wylewką betonową, jak i w podłogach technicznych czy podniesionych, a także do różnego rodzaju powierzchni, zarówno jeżeli chodzi o ich czyszczenie, czy sam rodzaj powierzchni, i jej wypełnienie, czy to jest wykładzina, płytki, czy też panele drewniane. Dodatkowo sam ten system jest kompatybilny również z innymi produktami oferowanymi przez firmę Hager, jak na przykład osprzęt elektroinstalacyjny Lumina, czy też Berker. Drugim systemem, który Państwo dzisiaj poznacie, są kanały oraz puszki podłogowe Tehalit UK. Występują one w 9 rozmiarach, w 3 wysokościach, a także w trzech szerokościach. Zapewniają one szybki, łatwy montaż przewodów,
dzięki zdejmowanej pokrywie, gdyż przed samą wylewką możemy ułożyć sobie całą instalację, a także doprowadzić przewody i dopiero potem nałożyć tą pokrywę i wylać finalny jastrych. Dodatkowo występują one w dwóch typach, podzielone są z dwoma bądź z trzema przegrodami, w zależności od tego, ile przewodów ma się tam faktycznie znaleźć. I dodatkowo samo zastosowanie tych przegród pozwala nam na oddzielenie przewodów teleinformatycznych od przewodów zasilających. Jeśli chodzi o materiał, z którego są wykonane, jest to blacha z ocynkowanej stali. Tworząc jakiekolwiek rozwiązania, zarówno jeśli chodzi o systemy prowadzenia instalacji elektrycznej, a także pozostałe produkty, które oferuje firma Hager, skupiamy się na tym, żeby odnalazły się one właśnie w każdej przestrzeni i nie sprawiały żadnych ograniczeń, tak żeby odpowiadały na potrzeby naszych klientów, użytkowników i żeby mogli je wykorzystać w swoich projektach. Zaprezentuję teraz Państwu dwa obiekty referencyjne, w których właśnie produkty Hager znalazły swoje zastosowanie. Pierwszym z nich jest hotel Bachleda Luxury w Krakowie. Tutaj zostały zastosowane pokrywy Tehali TVEE, a także osprzęt elektroinstalacyjny Berker Q3. Jak można zobaczyć w prawym górnym rogu, te rozwiązania, jeśli chodzi o rozwiązania podłogowe, są faktycznie dyskretne i idealnie znajdują się w każdym typie wnętrza, nawet jak w tym wypadku w bogato zdobionym hotelu. Drugim z obiektów referencyjnych jest kompleks wypoczynkowy resort Gwiazda Morza. Tutaj za to swoje zastosowanie znalazły pokrywy uchylne Tehali TVEE. Jak widać tutaj w dolnym lewym rogu na sali konferencyjnej, zapewniając odpowiednią infrastrukturę elektryczną i nie rzucające się w oczy, a także osprzęt elektroinstalacyjny Berker E1. Ponadto również inne systemy Hager tutaj zostały zastosowane, takie jak rozdzielnica główna Unimes H, a także obudowy Univers N. Jeśli chodzi o to, co my jako Hager oferujemy Państwu pod kątem wsparcia, to przede wszystkim są to praktyczne szkolenia w ramach Akademii Hager, w tym momencie odbywającej się w postaci webinarów, ale również wracamy do samych szkoleń stacjonarnych. Dodatkowo oferujemy szeroką bazę naszych produktów, które mają swoje już odzwierciedlenie w świecie BIM, głównie to jest osprzęt elektroinstalacyjny i właśnie rozwiązania podłogowe i ścienne, jednak cały czas rozwijamy tą ofertę i poprawiamy te modele, które mamy obecnie i dalej rozwijamy. Dodatkowo jest to również szereg aplikacji mobilnych. Jedną z nich jest aplikacja Hager Underfloor, w której jako jedni z pierwszych na rynku prezentujemy swoje produkty z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości. Dzięki tej aplikacji w dowolnym miejscu, w którym znajduje się użytkownik, może podejrzeć wszystkie aspekty techniczne, a także sam produkt z zakresu podłogowych systemów prowadzenia instalacji elektrycznych. Aplikacja jest dostępna zarówno dla użytkowników systemów iOS, jak i Android w sklepach App Store i Google Play. Dodatkowo posiadamy również konfigurator Underfloor. Jest to narzędzie pozwalające na budowanie list materiałowych, a także składanie zamówień bez konieczności znania faktycznych numerów referencyjnych danych produktów, które jest idealnym wsparciem w codziennej pracy projektantów, a także pracowników działów sprzedaży. Dodatkowo poza główną stroną hager.pl, na której znajdą Państwo wszystkie nasze produkty, katalogi i także inne opisy techniczne, mamy dedykowaną stronę Hager Home, na której mogą Państwo odnaleźć wszelkiego rodzaju inspiracje, a także porady, jeśli chodzi o nasze rozwiązania produktowe. I właściwie ostatnią albo przedostatnią rzeczą, którą chciałbym jeszcze dzisiaj powiedzieć, jest zaproszenie na dedykowany webinar dla uczestników BIM Akademii Efektywnego Projektowania, który odbędzie się już 17 listopada o godzinie 10. Tematem, który tam poruszymy, będzie właśnie rozszerzona rzeczywistość i aplikacja Hager Underfloor, więc jeśli są Państwo zainteresowani
poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu rozszerzonej rzeczywistości, a także poznania funkcji, które niesie ze sobą aplikacja Hager Enterflor, to serdecznie zapraszam. Zapisywać się można na naszym stoisku, wirtualnym stoisku na wystawie na portalu BIM Academy. Zapraszam również do odwiedzenia samego stoiska, gdy znajdą tam Państwo szersze opisy, jeśli chodzi o produkty, a także inne rozwiązania i narzędzia, które mogą wspierać Państwa w codziennej pracy. No i teraz nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować za uwagę i zaprosić na warsztat, który poprowadzi Sławek. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również. No i nadeszła ta chwila. Przed nami ostatnie ćwiczenie tak naprawdę tej edycji BIM Akademii Efektywnego Projektowania. I tak jak przed chwilą Damian mówił, ja też mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli się z Państwem spotkać stacjonarnie. My też staramy się wracać i staramy się wrócić z naszymi wydarzeniami również do tej formuły, myślę, że tej najlepiej nam znanej, najbardziej przez nas preferowanej, stacjonarnej. No cóż, Sławomirze, przyszła pora na Ciebie, jak tutaj ktoś ładnie napisał u nas na czacie, u Sławomira jest ciężko, także ludzie doceniają, nasi uczestnicy doceniają Twój poziom ćwiczeń. Postaram się, żeby tym razem nie było aż tak trudno, tak, i żeby Państwu te wszystkie elementy przedstawić. Okej, to my zostawiamy uczestników pod Twoją opieką. Życzymy Dzięki. Państwu powodzenia i do usłyszenia na sam koniec. Okej, otwórzmy sobie model z katalogu ćwiczenie numer 5 lub katalogu Hager, w zależności od tego, jakie Państwo ściągnęli. I tutaj jest model instalacyjny AEP 221 W5. To jest model, na którym będziemy pracować. Tak, on się otwiera z taką stroną startową. Możemy od razu przejść do rzutu P1. Otwórzmy sobie też model z rodzinami kanałów kablowych. On również znajduje się w tym katalogu. Tak, otwieram go specjalnie jako plik otwórz projekt, ponieważ to jest plik projektu. Tak, znajduje się w katalogu modele z rodzinami. Tu od razu, Sławku, jest prośba do Ciebie, żebyś troszeczkę wolniej. To jakby ciężkość Twojego ćwiczenia sprawia, że nie możesz tak szybko pędzić. Ja wiem, że jednocześnie chciałbyś skończyć w określonym czasie, ale chcielibyśmy też, żeby wszyscy mieli okazję z Tobą przeklikać to ćwiczenie. Tak, no na razie otwieramy pliki, także tutaj jest z katalogu modele z rodzinami, to i prosiłbym o otwarcie pliku systemy kanałów w wylewkach betonowych. Tutaj jest przygotowałem specjalnie wersję 22 tego pliku, tak? V22 ma taki dopisek, dzięki temu ten model nie będzie się aktualizował. Tak, to jest ten model, który otrzymujemy od Hagera z kanałami podłogowymi. Tak, tak jak było w prezentacji, podłoga to solidna podstawa. Co tutaj w tym katalogu się znajduje? To najlepiej sprawdzić przechodząc na widok 3D, korzystając z menu widok. Tak, i widok 3D. Są tutaj rozmieszczone różne przykłady zastosowania kanałów oraz puszek podłogowych. Tak, i tutaj mamy dwa rodzaje kanałów, tak jak wspominał Damian. Jeżeli przejdziemy do zakładki systemy, a następnie drabinka kablowa, po prawej stronie we właściwościach rozwiniemy sobie listę z dostępnymi
kanałami, drabinkami kablowymi lub korytami kablowymi, tak? Pod tą kategorią drabinka kablowa wszystkie te elementy się znajdują. Oczywiście, o ile są wczytane w danym modelu, to tutaj mamy dostęp do kanałów właśnie podzielonych na dwie części i kanałów podzielonych na trzy części. Dodatkowo w przypadku kanałów, z racji tego, że tutaj jest określona ilość wymiarów tych kanałów, te wymiary znajdziemy przechodząc do ustawień elektrycznych, które znajdują się w zakładce Zarządzaj, ustawienia MEP, ustawienia elektryczne, skrót ES od Electrical Settings. Tak, i tutaj wybierając z menu po lewej stronie ustawienia drabinki kablowej wielkości, mamy dostęp do rozmiarów. Jak widać, tutaj tych rozmiarów jest więcej, natomiast właściwe rozmiary kanałów produkowanych przez producenta oznaczone są znacznikami po prawej stronie w kolumnie używane w listach rozmiarów. Trzy pierwsze wartości, tutaj każda z tych wartości tak naprawdę może być wysokością i szerokością tego kanału, także tutaj musimy już sami zdefiniować podczas modelowania, która wartość będzie wysokością i szerokością. Trzy pierwsze wartości dla kanałów Hagera są wartościami wysokości tych kanałów, natomiast trzy kolejne o szerokości. Tak, ponieważ podczas modelowania nie wpisujemy tych wymiarów z klawiatury, tylko wybieramy z listy rozwijanej, którą definiuje się właśnie w tym miejscu. Te kanały możemy przenieść do naszego modelu za pomocą funkcji znajdującej się w zakładce również Zarządzaj, a jest to przenieść standardy projektu. Tak, w tym narzędziu należy zaznaczyć odpowiednie kategorie, aby przenieść kanały między modelami. My tego nie musimy już dzisiaj robić, ponieważ te kanały znajdują się w naszym modelu, na którym będziemy pracować. W katalogu, który Państwu wysłałem, również jest model z pokrywami uchylnymi, natomiast różnica między pokrywami a kanałami jest taka, że kanały to rodziny systemowe, a pokrywy uchylne to rodziny wczytywalne. I rodziny pokryw uchylnych najlepiej wczytywać z katalogu, w którym one znajdują się pojedynczo, za pomocą opcji wczytaj rodzinę. Tak, czyli kanały przenosimy między modelami z pomocą funkcji zarządzaj przenieść standardy projektu, natomiast pokrywy uchylne za pomocą opcji wstaw i wczytaj rodzinę. Wróćmy zatem do naszego modelu, na którym będziemy pracować. Tutaj chciałem tylko przedstawić, co znajduje się w plikach, które dostajemy od producenta. Tutaj mamy trochę inny model budynku biurowego, w którym już znajduje się pewna część instalacji podłogowej właśnie wykonanej kanałami. Na tym rzucie jej nie widać, mimo to, że ona znajduje się pod posadzką parteru. No i tutaj można powiedzieć, dlaczego tego nie widać, bo znajduje się właśnie pod posadzką. Jeżeli przejdziemy sobie do widoku 3D, czyli z zakładki widok wybierzemy widok 3D, tak, to tutaj dostrzeżemy, że faktycznie na tej posadzce parteru jakieś elementy się znajdują. W jaki sposób możemy sterować widocznością tych elementów w rzucie? Aby pewne elementy znajdujące się na danych wysokościach w rzucie były widoczne lub niewidoczne, odpowiada za to parametr rzutu, zakres widoku. Ten parametr znajduje się we właściwościach, jeżeli nic w danym momencie nie jest zaznaczone.
Tak, ja nie mam w tym momencie nic zaznaczone, dlatego w właściwościach mam właściwości rzutu i w grupie zakres znajduje się parametr zakres widoku. I tutaj mamy przycisk edytuj. Wybierzmy sobie ten przycisk. Sławku, tu cały czas są prośby o to, żebyś delikatnie zwolnił, że troszeczkę za szybko. Dobrze, postaram się. Tak, czyli rzut P1 z naszego modelu, zakres widoku we właściwościach, przycisk edytuj. Tutaj możemy sobie wybrać odpowiedź, pod przyciskiem wyświetl się znajduje. W jaki sposób definiuje się widoczności w rzucie rewitowym. Parametrem, który odpowiada za spojrzenie w posadzkę jakby, czyli poniżej poziomu, jest parametr głębokość widoku. Tak, i tutaj wpisuje się wartość głębokości, na którym, która ma być widoczna w danym widoku. Jest też możliwość wybrania głębokości nieograniczonej. Tak? Tutaj, skoro w związku z tym, że mamy pierwszą kondygnację, można by również wybrać nieograniczony. Natomiast ja sobie ten widok, głębokość widoku ustawię za pomocą wartości parametru na 10 cm. W związku z tym, że projekt jest w milimetrach, wpiszę wartość z minusem, tak, bo chciałbym, żeby ten widok poszedł w głębokość, minus 100. Klikamy OK. Tak, i tutaj teraz pojawia się ta część instalacji, która znajduje się pod posadzką. My zamodelujemy naszą część instalacji tutaj w pomieszczeniu pracownie. Żeby było to łatwiej zrobić, tutaj to, co nam się podświetla, te takie X-y pod kursorem, są to pomieszczenia, które są wstawione w ten model. Ukryjmy sobie na czas pracy te pomieszczenia. W tym celu kliknijmy na dowolnego X-a pod kursorem, który się pojawi, a następnie z menu na dole okna wybierzmy ikonkę okularów. Z opcji, które są tutaj dostępne, wybierzmy polecenie ukryj tymczasowo kategorię, tak? Proszę zwrócić uwagę, żeby to była kategoria. Dzięki temu ukryją się wszystkie przestrzenie, wszystkie pomieszczenia, a nie tylko jeden. Przypominam, klikamy na X-a, na dole okulary, ukryj tymczasowo kategorię. Powinny zniknąć pomieszczenia. Specjalnie zostawiłem tutaj meble, żeby mieć podgląd do tego, na to, w których miejscach można by umieścić puszki do pokryw uchylnych. I jeżeli mamy już tak przygotowany rzut, to możemy rozpocząć modelowanie kanałów. Kanały, tak jak wspomniałem, znajdują się w zakładce systemy i uruchamia się je poleceniem drabinka kablowa. Te kanały zostały już przeniesione do tego modelu, także po uruchomieniu opcji drabinka kablowa mamy tutaj we właściwościach do nich dostęp. Tak? Wybierzmy sobie kanał Hager z dwójeczką pod koniec, czyli taki
przedzielony na dwie części. Po wybraniu kanału kolejny krok to wybranie rozmiaru, którym chcemy modelować. Chciałbym, żeby ten kanał był jednym z mniejszych, czyli wybieram minimalną szerokość, w tym przypadku będzie to 190 mm. To są te szerokości, które są zdefiniowane w ustawieniach elektrycznych. A wysokość dla tego kanału wybiorę sobie środkową. W tym przypadku będzie to wartość 38 mm. Tutaj kolejny krok jest bardzo ważny, a jest to rzędność środka. Rodziny kanałów Hagera zostały stworzone w taki sposób, że najlepiej modeluje je się na rzędnej 0, czyli na rzędnej danego poziomu, a dopiero po zamodelowaniu całego przebiegu zanurzamy je jakby w posadzce. Tak, to ma kilka jeszcze plusów. Dzięki temu łatwiej jest modelować, bo wszystko jest na poziomie 0. Powoduje to, że elementy dodatkowe, jakieś puszki niestandardowe wstawiają się bez problemu na dany poziom. Pomaga to też zaznaczać, tak? Ponieważ elementy, które są w posadzce, nie mamy możliwości zaznaczania prostokątem. A elementy, które są powyżej poziomu, mamy możliwość zaznaczania prostokątem, co jak się za chwilę okaże, jest dosyć pomocne. Narysujmy sobie na razie dwa przebiegi, takie tutaj od lewej strony. A, mówiłem o rzędnej, a tej rzędnej nie zmieniłem. Rzędną środka mamy możliwość zmiany tutaj i to jest parametr, który jest zawsze dostępny, jeżeli chodzi o drabinki kablowe w Revicie i wszystko, co się pod nimi kryje. Lub przed rozpoczęciem modelowania mamy możliwość również zmiany tych rzędnych we właściwościach. Wpiszmy sobie rzędną środka, czy to u góry, czy to we właściwościach, wartość 0. Tak, czyli jest to na poziomie posadzki parteru. I dopiero teraz od lewej strony narysuję sobie jeden przebieg, dwa kliknięcia. Tutaj Revit chce mi dalej modelować, ale ja wcisnę przycisk Escape. Cały czas jest włączona funkcja modelowania drabiny kablowej w Revicie. W związku z tym tutaj przeprowadzę sobie drugi przebieg. I jeszcze raz wcisnę Escape. Te kanały, rodziny tych kanałów są na tyle fajnie skonfigurowane, że jeżeli zrobimy sobie teraz skrzyżowania, czyli przeprowadzimy trzeci odcinek kanału prostopadle do tych dwóch, może tutaj zaczynając od okna, nawet można spokojnie wyjechać za to okno, w miejscach skrzyżowań wstawiają się automatycznie standardowe puszki podłogowe. Nie musimy ich wybierać z menu, nie musimy ich manualnie wstawiać, one się wstawiają automatycznie. Tak, znów wciskam Escape i powtórzę sobie taki przebieg jeszcze trzy razy. Oczywiście tutaj odcinki kanałów, które są nadmiarowe, trzeba będzie usunąć, ale znacznie szybciej i łatwiej je się usuwa, niż manualnie wstawia każdą pojedynczą puszkę podłogową. Tak, jeżeli udało nam się wykonać już taki przebieg, to możemy wyłączyć na ten moment funkcję dodawania kanałów, wciskając dwa razy Escape. Ta funkcja się wyłączy. I następnie przejdźmy do edycji, czyli do usunięcia zbędnych odcinków. To będą te odcinki u góry, po boku i tutaj jest trzy odcinki na dole. Jak już Państwo zauważyliście, chciałem zaznaczyć to, te elementy prostokątem, od razu podświetlił mi się model.
Żeby temu zapobiec, zablokuję sobie ten model przed kliknięciem. W tym celu tutaj jest taka ikonka w dolnym prawym narożniku Revita. Pierwsza ikonka, która tutaj się znajduje. Blokada elementów podłączonych. Tak, wybierzmy sobie tą ikonkę. I teraz już na podkład nie mamy możliwości kliknięcia, tak? Po prostu ten podkład, element podłączony jest zablokowany. Dzięki czemu mogę bez problemu te odcinki, które są u góry, zaznaczyć prostokątem. Jeżeli te elementy byłyby już w posadzce, czyli poniżej poziomu, nie mógłbym tego zrobić, musiałbym z kontrolem zaznaczać każdy pojedynczy. Dlatego modelowanie tych elementów powyżej poziomu ma też właśnie taki plus, że później możemy łatwo to zaznaczać i przyciskiem del usuwam zbędne odcinki u góry, po stronie lewej. Tutaj od dołu tylko 3 odcinki od strony lewej, ponieważ od tej puszki dolnej prawej będę chciał jeszcze wyprowadzić kilka rozgałęzień. I puszka górna prawa również usuwam to odgałęzienie. W związku z tym, że te rozgałęzienia zostały usunięte, trzeba dobrze jest też skonfigurować puszki, żeby w taki sposób, aby wyłączyć w nich otwarte części, tak? Jeżeli tutaj z tej puszki nie będzie wychodził kanał, no to nie będzie też tej złączki odpowiadającej za przyłączenie kanału. I tutaj znowu zaznaczę wszystkie puszki prostokątem i odpowiednie króćce mamy możliwość wyłączania w właściwościach, tak? Tutaj jest cała taka grupa grafika i każdy z tych znaczników odpowiada za konkretny króciec. Dla wszystkich tych czterech chcemy wyłączyć króciec, który jest u góry. Domyślam się, że to będzie króciec pierwszy, choć nie zawsze to tak wygląda, tak? Tutaj zawsze pierwsze kliknięcie jest dosyć losowe, bo te puszki mogą być w różnym, mogą wstawić się obrócone i nie zawsze ten pierwszy króciec to będzie ten u góry. Natomiast w tym przypadku akurat tak jest. Podobnie hurtem odznaczę. Tutaj te króćce są numerowane zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli tutaj po prawej stronie mamy króciec drugi, na dole króciec trzeci. Także zakładam, że te trzy puszki na dole muszę wyłączyć tutaj króciec numer 3. Dwie puszki po prawej stronie, po lewej stronie, przepraszam, to będzie króciec numer 4. I puszka po stronie prawej u góry to będzie króciec numer 2. Kanały możemy modyfikować już po wstawieniu. Tak, ja tutaj zmodyfikuję sobie kanał, który wychodzi z puszki dolnej prawej. Z racji tego, że ta instalacja musi gdzieś mieć podłączenie do jakiejś tablicy rozdzielczej, skrzynki bezpiecznikowej lub jakiegoś podobnego sprzętu. Tutaj w rodzinach mamy również takie kolano pionowe, dzięki czemu jak dociągniemy ten kanał do ściany, możemy takie kolano wstawić. Zmieńmy sobie ten odcinek kanału na kanał z trzema korytkami, z trzema podzielone na trzy części i wybierzmy największą szerokość, czyli z menu górnego szerokość, rozwijam listę i wybieram 340. Tak, i teraz zanim przesunę ten kanał do ściany, dodam tutaj kolano pionowe.
Kolana pionowe są to rodziny, które znajdują się w kategorii złączka kanału, a taki element wstawimy również w zakładce systemy i tutaj mamy złączkę drabiny kablowej, złączkę właśnie kanału, bo wszystkie te elementy podchodzą pod tą samą kategorię. To jest ta mała ikonka taka. Tak, wybieramy złączkę drabinki kablowej. No i z menu rozwijanego musimy znaleźć rodzinę Electrical Installation Hugger Vertical Elbow UKK. Tak, to jest nazwa rodziny, to co znajduje się na szarym pasku, natomiast wybieramy tą nazwę, która jest na białym pasku, tą możemy kliknąć, tej na szarym kliknąć nie możemy. Tak, klikamy. Podjeżdżamy kursorem myszy do końcówki kanału. Tak, i klikamy w tym miejscu, w którym to kolano powinno się wstawić. Powinno nam się właśnie wstawić na koniec tego kanału. Przechodząc na zakładkę z widokiem 3D lub w ogóle na widok 3D w przeglądarce projektu Instalacja elektryczna, w której wyodrębniłem same kanały, tak możemy zobaczyć, jak to kolanko pionowe wygląda. Wrócę do rzutu P1. I dosunę to kolanko do ściany. Aby to zrobić w miarę automatycznie, kliknę na kolanko. Z menu górnego wybiorę opcję wyrównania. AL skrót. To jest ta ikona w zakładce zmień. Tak. Klikam na lico ściany, czyli najpierw klikam na linię, do której chcę wyrównać. A następnie linię, którą chcę przyrównać, będzie to zewnętrzna linia kolanka. Tak, i w ten sposób rozciągnął się kanał i dołączył, kolanko dołączyło do ściany. Tutaj wyjdę jeszcze tą instalacją z tego pomieszczenia tym odcinkiem kanału. Również tutaj zmienię sobie jego wielkość. Może pozostawię jako kanał dwudzielny, natomiast zmienię sobie szerokość na 240. I klikając na konektor, czyli ten prostokącik z krzyżykiem w środku, przeciągnę go za oś naszego obiektu. Tak, tutaj w architekturze jest taka oś wstawiona, także łatwo tą oś namierzyć. Kolejny krok to będzie poprowadzenie kanału tutaj w stronę biurka po prawej stronie. W tym celu już skorzystam albo właśnie z systemy drabinka kablowa, albo można użyć tej funkcji, którą pokazywał Daniel, czyli klikamy na kanał, prawy klawisz, utwórz podobny. Chciałbym, żeby mi się puszka sama wstawiła, także znów zrobię po prostu skrzyżowanie. I tutaj powinienem dokonać tej samej edycji, którą zrobiliśmy wcześniej,
czyli usunąć kanał po lewej stronie oraz klikając na puszkę wyłączam, to prawdopodobnie będzie czwarty konektor. Tak, proszę zobaczyć, teraz czwarty konektor jest u góry, czyli to będzie konektor numer 3. Tak jak wspomniałem, te puszki wstawiają się w różnych konfiguracjach, także pierwszy strzał, jeżeli chodzi o wyłączenie konektora, często bywa nietrafiony, ale drugi już jest z reguły poprawny. Tutaj na sam koniec wstawimy sobie oddzielną puszkę, taką z konektorami ukośnymi. Ten element musimy sobie wczytać. Jest to rodzina wczytywalna, także przejdźmy do zakładki wstaw. Wczytaj rodzinę. I w katalogu z naszymi plikami to jest Techalit UK rodziny All. Tak, tutaj jest taka rodzina jak Electrical Installation, Hager Universal Junction Box with Bottom Plate Size 3. Kątowa, tak? Englet. To tą rodzinę prosiłbym o wczytanie tej rodziny. Tak, te puszki podłogowe również występują w dwóch rozmiarach. Size 2 i size 3. My tutaj skorzystamy z tej większej. Wstawmy ją sobie do naszego modelu po wczytaniu. Puszki te również traktowane są jako złączka drabinki kablowej, podobnie jak kolanko, więc taką kategorię, taką ikonę trzeba wybrać z zakładki systemy, aby taką puszkę wstawić. Tak, czyli zakładka systemy, złączka drabinki kablowej. Wstawmy sobie gdzieś ją domyślnie. I skonfigurujmy. Tak, tutaj wszystkie cztery konektory są pod jakimś kątem, natomiast ten kąt możemy skonfigurować w samej rodzinie. Znów tutaj jest delikatny problem z znalezieniem odpowiedniego króćca, ale podobnie wyłączając jeden z króćców łatwo możemy się przekonać, który jest który. I u mnie akurat króciec numer 1 to był króciec po prawej stronie i dobrze się stało, że się wyłączył, bo tutaj nie będziemy podłączać z tej strony żadnego elementu. Skoro to jest króciec numer 1, to ten od dołu to jest 2, ten po lewej jest 3, a ten u góry jest 4. Także w właściwościach, w grupie wymiary, wyprostuję konektor numer 3, wpisując wartość kąta, który w tym momencie jest 15 stopni, na 0. Dla konektora w moim przypadku numer 3. Natomiast konektory pozostałe skonfiguruję sobie na plus i minus 30 stopni, tak powiedzmy, żeby wprowadzimy kanały z tej puszki za pomocą tych konektorów do gabinetów, które się tutaj znajdują. W tym celu
Również klikam na naszą puszkę i dla konektora numer 4 to będzie minus 30 stopni, żeby wykręcić ten konektor w drugą stronę. A dla konektora numer 2 będzie to plus 30 stopni. Zmieniam to, wpisując odpowiednie wartości we właściwościach. Tak, do tak przygotowanej puszki podłączę kanał, przeciągając, tutaj jeszcze może chwilkę zaczekam, tak, żebyśmy te wartości wpisali. Konektor po prawej stronie, który u nas się znajduje, u mnie to był konektor numer 1, u Państwa może mieć inną cyfrę. Wyłączamy konektory u góry i na dole, obracamy o plus i minus 30 stopni. Konektor po stronie lewej wyrównujemy na 0 stopni. I pozostaje nam podłączenie kanału, zatem wystarczy kliknąć na kanał i przeciągnąć konektor. Tutaj dobrze się jest upewnić, gdzie się znajduje konektor puszki. Po kliknięciu na puszkę, tak, tutaj widać ten konektor. O później, jak będziemy przeciągać konektor kanału, to on jest niewidoczny, ale tutaj pojawia nam się punkt przyciągnięcia, więc jeżeli puścimy w tym miejscu, to ta puszka nam się podłączy. I jako ostatnia czynność to sobie przesunę, powiedzmy, tą puszkę gdzieś tutaj bardziej pod to biurko. Jak widać, puszki, które wstawialiśmy wcześniej, posiadały otwory na pokrywy uchylne. Ta puszka jest pełna. To możemy sobie również zmienić w konfiguracji tej puszki. Tak, tutaj pokrywy tych puszek są konfigurowalne w rodzinie i odpowiada za to parametr tutaj w grupie budowa we właściwościach puszki, fitting frame. Tu jest cała lista rozwijalna. Tak, i pierwsza opcja, opcja blank, oznacza właśnie puszkę pełną, bez otworu na pokrywę uchylną. Natomiast w zależności od tego, jaki typ wybierzemy, to taką pokrywę uchylną będziemy mogli wstawić do tej puszki. To się dotyczy też tej puszki, ale też i pozostałych. Tak, powiedzmy sobie, że weźmiemy tutaj puszkę prostokątną o 6 gniazdach. Ona ma końcówkę Q06. Tak, wybierając pokrywę puszki podłogowej z końcówką Q06, będę mógł wstawić do tej puszki podłogowej pokrywę uchylną z 6 gniazdami. To samo możemy zdefiniować w pozostałych puszkach, tak? Powiedzmy, że dla puszek, które znajdują się w środku, wstawimy też pokrywy uchylne Q06, natomiast dla tych po bokach wstawimy pokrywy okrągłe, bodajże R10. W tym celu zaznaczę sobie cały przebieg łącznie z puszkami środkowymi i skorzystam z filtra, aby je odfiltrować. Tak? Można również z kontrolem poklikać po 4 puszkach, natomiast ja zaznaczyłem to prostokątem, wybieram z menu polecenie filtr, czyli taki lejek i wyłączam kategorię drabinki kablowe, zostawiam tylko złączki. I dla tych puszek podłogowych zmieniam wartość parametru fitting frame na wartość z końcówką, tutaj miały być prostokątne, czyli również R06. Przepraszam, Q06, tak? Q06. R to są okrągłe, tak? Następnie z kontrolem, czyli ta druga opcja, trzymając wciśnięty kontrol, zaznaczę sobie puszki na obrzeżach.
i zmienię dla nich parametr na R10. Parametr fitting frame, tak? Dzięki temu będę mógł wstawić tutaj pokrywę uchylną, okrągłą z 10 gniazdami różnego rodzaju. Natomiast puszka, która znajduje się tutaj w korytarzu, no ona będzie zamknięta, tak? Tutaj nie będziemy, ciężko, żeby na środku korytarza powiedzmy coś było, no czasami jakaś wyspa, tak? Natomiast akurat w przypadku tego modelu chciałbym, żeby ta puszka była zamknięta, więc dla tej puszki zmieniam parametr fitting frame na wartość pierwszą ze słowem blank na końcu, tak? Czyli puszka pełna. Aby wstawić teraz do tych puszek pokrywy uchylne, muszę sprawdzić ich wysokości, tak? Ponieważ te puszki, które mi się domyślnie tutaj wstawiły, one mają wysokość 50 mm. Natomiast najniższa pokrywa uchylna ma tą głębokość 77 mm. Także muszę te puszki zmienić im wartość wysokości. I na jaką wartość zmienić tą wysokość? Tego dowiemy się najeżdżając tutaj na nazwę parametru Height Adjustment. Tak, i tutaj wyświetla się legenda z dostępnymi wysokościami. W zależności od tego, jaki przedział wybierzemy, zmieni nam się tutaj numer referencyjny tej puszki podłogowej, tak? Także trzeba zwrócić na to uwagę, aby przedział wysokości był, wysokość była jednym z tych przedziałów. Ja tutaj te wszystkie puszki ustawię na wysokość 80 mm, także znów skorzystam z prostokąta, dzięki temu uda mi się najszybciej je wszystkie zaznaczyć. Następnie filtr, odznaczam drabinki kablowe. Mam zaznaczone 9 puszek i zmieniam wysokość z 50 na 80. Jeżeli ta wysokość mi się zatwierdzi, jeżeli zwrócicie Państwo uwagę właśnie na ten numer referencyjny, on się zmieni. Chociaż nie, dla 80 się jeszcze nie zmienia, bo jesteśmy cały czas w pierwszym przedziale, tak? Musiałbym go zmienić na wartość wyższą, to tutaj z 80 zmieniłaby się końcówka na 125. OK, skoro mamy już odpowiednią wysokość puszek podłogowych, możemy przejść do wstawienia pokryw uchylnych. Pokrywy uchylne znajdują się w kategorii urządzenia elektryczne, w związku z czym wstawimy je poprzez zakładkę systemy. Tutaj mamy urządzenia i osprzęt elektryczny. Jeżeli wybierzemy sobie osprzęt elektryczny z dostępnego menu, mamy tutaj dostępne właśnie pokrywę uchylną Q06 oraz pokrywę uchylną R10. Wybierzmy sobie może dowolnego koloru pokrywę uchylną Q06 i aby ją wstawić, musimy wybrać płaszczyznę wstawienia. Tak, z tym może być problem w związku z tym właśnie, że mamy meble. My nie będziemy tego umieszczać na płaszczyźnie pionowej, bo podłoga płaszczyzną pionową nie jest, także zmieniamy wartość na płaszczyznę i powinniśmy wskazać górną płaszczyznę puszki podłogowej. Jest z tym o tyle problem, że Revit znajduje jako płaszczyznę blat biurka, ponieważ to biurko jest wyżej, tak? Jest tam gdzieś na 80 cm. Także żeby nam ten blat nie przeszkadzał, najlepiej jest wyłączyć architekturę z podkładu na ten moment. Tak, w tym celu wyjdźmy z wstawiania puszek, dwa razy Escape. Odblokujmy sobie naszą architekturę tam, gdzie ją wcześniej zablokowałem, żeby można było na nią kliknąć, czyli tutaj ta pierwsza ikonka. Teraz będziemy mogli na tą architekturę kliknąć i podobnie jak to miało miejsce z pomieszczeniami, wybieram okulary na dole,
I teraz dowolnie albo kategorię, albo ukryj tymczasowo kategorię, albo ukryj tymczasowo element. Tak, ponieważ elementy, które będziemy teraz wstawiać, nie dotyczą architektury, tylko już tego przebiegu, który tutaj mamy. Oczywiście można to również zrobić na modelu 3D, na tej instalacji elektrycznej. Tak, tutaj również te elementy możemy wstawić. Ja pokażę, jak to zrobić w dwóch rzutach. Zacznę od rzutu P1, dlatego że według mnie jest wygodniejsze. Ponownie w zakładki systemy wybiorę urządzenie elektryczne, osprzęt elektryczny. Sprawdzę, czy we właściwościach jest pokrywa uchylna Q06 i wybiorę polecenie umieść na płaszczyźnie. Tak, i tutaj trzeba zwrócić uwagę, wstawiając te puszki w rzucie, żeby zaznaczyć górną płaszczyznę puszki, ponieważ fajnie by było wstawić tutaj tą puszkę w środek, zwłaszcza, że nam się przypinają płaszczyzny, ale to, co jest wskazane, ten prostokąt, jest to prostokąt mniejszy, czyli to nie jest górna płaszczyzna. Górną płaszczyznę mamy tutaj. Tak, dobrze, jeżeli chcemy wyśrodkować chociaż jedną oś, to możemy właśnie przejechać albo tutaj, dzięki temu będziemy musieli zrobić tylko jedno wyrównanie. Tak? Chodzi o to, żeby była wskazana górna płaszczyzna. Klikam, taki element mi się wstawia. I muszę teraz go wyrównać do tej puszki. I tutaj klikam dwa razy Escape, żeby wyłączyć funkcję. Następnie wybieram moją pokrywę uchylną i z zakładki zmień, która się pojawia, wybieram polecenie wyrównaj. Klikam polecenie wyrównaj, klikam oś puszki podłogowej, a następnie szukam osi puszki klapy uchylnej. Tak, klikam, klapa uchylna mi się przesuwa, pojawia się kółeczka. Tą kółeczkę dobrze jest zamknąć. Dzięki temu, jeżeli przesuniemy nasz puszkę podłogową, klapa uchylna przesunie się razem z puszką. Dobrze jest też zablokować drugą oś, czyli oś pionową. W tym celu kliknę, również wybierając polecenie wyrównaj, kliknę na oś pionową puszki podłogowej, na oś pionową puszki klapy uchylnej i zamknę kłódkę. Wciskam Escape, żeby wyłączyć polecenie i teraz jeżeli przesunę tą puszkę, proszę zobaczyć, niezależnie czy to jest w górę czy w bok, razem z puszką podłogową podąża klapa uchylna, dzięki temu, że jest przypięta do tej puszki w dwóch płaszczyznach. Po wstawieniu możemy sobie włączyć już tutaj, chociaż może zanim jeszcze wstawimy w posadzkę ten nasz przebieg, dobrze by było ją podzielić, ponieważ kanały Hagera są produkowane o długościach maksymalnie dwumetrowych, także dobrze by było, żeby te kanały faktycznie tyle miały. Tutaj no na pewno ten kanał ma więcej. Tak, żeby sprawdzić, jakiej długości są te kanały, najlepiej zrobić to zestawieniem. Możemy robić takie zestawienie, jakie pokazywał Daniel, a możemy skopiować to zestawienie już przygotowane przez Hagera. W tym celu musimy wrócić do modelu udostępnionego przez Hagera. Ja go już zamknąłem, ale go sobie z powrotem otworzę. On znajduje się w katalogu modele z rodzinami, w katalogu rodziny modele z rodzinami i to jest plik system kanałów w wylewkach betonowych Techalit UK w wersji 22. Zestawienia w Revicie bardzo łatwo się kopiuje, tak? Dlatego z tego skorzystam. Tutaj proszę zobaczyć, znajdują się dwa zestawienia, które zestawiają elementy akcesoriów, kanałów oraz same kanały. Zaznaczmy sobie z kontrolem te dwa zestawienia i wybieramy Ctrl-C z klawiatury. Następnie przechodzimy na rzut P1 naszego modelu i klikamy Ctrl-V.
Tak, w przeglądarce projektu pojawiły się już zestawienia. Ja pozamykam trochę tutaj tych zakładek, te zestawienia pozamykam, żeby mi się nie myliły. Zamknę też model, który miałem otwarty wcześniej. Jestem na rzucie P1 i wybieram zestawienie z końcówką try schedule. Która jest zestawieniem właśnie kanałów. I tutaj, jeżeli długość kanału mieści się w przedziale do 2 metrów, to w tym zestawieniu jest ten odcinek określony słowem OK. Natomiast wszystkie te kanały, które są dłuższe, mamy tutaj komunikat. Znajdźmy tutaj najdłuższy kanał. W moim przypadku będzie tutaj to ten kanał 8-metrowy. Przy naszej prostej instalacji nie ma problemu z jego znalezieniem, ale przy bardziej złożonej możemy go znaleźć za pomocą odpowiedniej funkcji, czyli klikając na wartość tutaj 8 metrów, wybieramy z górnego menu polecenie podświetl w modelu. Tak, i tak jak się spodziewałem, dowiemy się, że to jest ten, a nie inny kanał. W moim przypadku to jest ten, który jest najdłuższy, co widać na oko. Natomiast, tak jak mówię, nie zawsze jest to takie oczywiste. Zamykam komunikat, który mi się pojawia. Wiem, z którym kanałem muszę coś zrobić. Jak taki kanał podzielić? Żeby wymierzyć sobie odcinki dwumetrowe, dobrze jest sobie włączyć widok z dolnego menu. Tutaj druga ikona od skali w prawą stronę, style wizualne. I tutaj możemy sobie włączyć model krawędziowy. Ten model krawędziowy pozwala nam zobaczyć, w którym miejscu zaczyna się ten kanał w puszce. Aby zrobić linię, dzięki której będziemy mogli dokonać podziału, przejdźmy do zakładki systemy i tutaj jest taka mała ikonka twórz płaszczyznę odniesienia. Wybieramy tą ikonkę i rysujemy linię. Tutaj nam się przyczepia od kanału, od narożnika kanału, powiedzmy w dół, linię prostą. Aby tą linią odmierzyć konkretne odcinki, powielmy ją sobie szykiem, także klikamy na tą naszą linię pionową. Z menu, z zakładki zmień, wybieramy polecenie szyk, to takie 4 kwadraciki tutaj. Szyk do drugiego elementu. Klikamy na tą naszą linię, najlepiej tak, osi, przesuwamy kursor w kierunku, w którym chcemy powielić tą linię i z klawiatury wpisujemy wartość odsunięcia, w tym przypadku będzie to 2000 mm, zatwierdzamy enterem. I na samym końcu wpisujemy ilość powtórzeń, powiedzmy 5 i zatwierdzamy enterem. Tak, dzięki temu widzimy miejsca, w których należy podzielić nasz kanał. Sam podział już jest bardzo łatwy, jeżeli wiemy, w których miejscach ten kanał podzielić. Wystarczy kliknąć na ten kanał, z menu zakładki zmień, wybrać podziel element, to jest ta ikonka, która się tutaj znajduje. I klikamy w miejscu, w którym na oś kanału, w miejscu, w którym znajduje się linia. Wstawia się łącznik,
a pod łącznikiem kanał zostaje podzielony na odcinki. Ta sytuacja skutkuje tym, że w zestawieniu nie mamy już odcinka 8-metrowego, tylko mamy na przykład 3 odcinki po 2 metry bez 1 milimetra. Tak? Jest to związane z budową kształtki, którą wstawiliśmy. Ona jest po prostu w prawo i w lewo o 1 milimetr odsunięta, dlatego ten 1 milimetr został odsunięty, ucięty. Można to oczywiście zmodyfikować, dając rozstaw linii wstawienia na 2001 mm, tak? I wtedy będziemy mieli porówne odcinki. Także tutaj dzięki zestawieniu mamy możliwość właśnie kontroli długości tych kanałów. I ostatni element, skoro tworzyliśmy całą instalację na posadzce, no to skoro już ją stworzyliśmy, musimy ją w tą posadzkę wpuścić. Do tego celu użyję sobie przekroju, który tutaj już jest. Przesunę ten przekrój, tak, tutaj jest zakres widoczności, także w tym przekroju w tym momencie nie widać tej mojej instalacji, ale przesunę ją sobie tutaj, przesunę sobie nie instalację, tylko przekrój. Ten przekrój znajduje się w przeglądarce projektu, to jest przekrój numer 1, lub klikając na linię przekroju prawym klawiszem możemy wybrać polecenie idź do widoku. Tak, i tutaj musimy sobie zmierzyć w sumie ile nam wyszło, także z zakładki opisz wybiorę polecenie wyrównany i od poziomu 0, poziom 0 to jest tam gdzie kółka od foteli, potem go sobie rozpoznam, oczywiście jakbym to pomniejszył, no to poziom, moim poziomem jest tutaj poziom 1, o tutaj, to jest ten poziom. Zmierzę sobie, jaka jest wartość do góry puszki, to jest 61 mm. Wsunięcie całej instalacji w posadzkę jest również dosyć proste. Wystarczy kliknąć na kanał i rzędną, jako rzędną środka wpisać nie 0, tylko minus 61. Minus 61, Enter. Tak, i cała instalacja została wsunięta w grubość wylewki, w grubość posadzki. Możemy się o tym jeszcze dodatkowo przekonać, klikając na taką powiedzmy jedną z puszek i wybierając polecenie pole wyboru BX skrót, tak, który przeniesie nas do widoku 3D, takiego wyciętego. Tak, w którym widać, że faktycznie ta nasza puszka leży w tej wylewce. OK. Skoro już instalacja jest w wylewce, oczywiście tutaj do pozostałych puszek można powstawiać dowolnego typu klapy uchylne. Tak. Dodatkowe elementy, skorzystać z innego rodzaju puszek, tak jak tutaj tą puszkę wstawiłem, nie zawsze musi być to taka, jak się wstawia automatycznie, można ją zamienić również na inne. Ta biblioteka produktów Hagera jest dosyć bogata, jeżeli chodzi o urządzenia, także mamy tutaj możliwość pełnej personalizacji takiego przebiegu kanałów kablowych właśnie w podłodze, w posadzce. Dziękuję w takim razie za poświęcony czas na ten wykład i oddaję głos do studia, że tak powiem. Dzięki, Sławku. No cóż, dobiliśmy do mety, dobrnęliśmy do końca. Ostatni warsztat BIM Akademii Efektywnego Projektowania tej edycji 21 już jest za nami, także dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. No i cóż,
Coś chciałoby się jakoś mądrze to wszystko zakończyć, zwieńczyć, ale nie mam na to dobrego pomysłu. Przypomnę może tylko, że nagrania wszystkich naszych warsztatów będą dostępne jeszcze przez najbliższe kilka dni. Będą one dostępne na naszym kanale w otwartym strumieniu. Będzie można wracać do tych ćwiczeń, które z Państwem przerobiliśmy. Wczoraj 5, dzisiaj 5, także potężny zasób wiedzy, a w przyszłym tygodniu te materiały znikną i będą dostępne tylko i wyłącznie dla tych z Państwa, którzy się zarejestrowali na nasze wydarzenie i będzie można w nieograniczony czas, mam wrażenie, z nich korzystać. Dopóki nasze serwery będą działać, tak długo będą te nagrania do Państwa dyspozycji. Także z naszej strony to wszystko. Raz jeszcze dziękujemy za udział, dziękujemy, że byli Państwo z nami, że zostali Państwo z nami dzisiaj do tej godziny 16:01. No 30 minut przekroczyliśmy czas, co nie jest najgorszym wynikiem. Zdarzało nam się troszeczkę dłużej przeciągnąć tę linę. Sławku, ja również dziękuję ostatnie bardzo. Słowo od Ciebie, a jeszcze mamy Pana Damiana. Może Pana Damiana podłączymy. I jeszcze może jakieś ostatnie słowo od firmy Hager. Tak, ja ze swojej strony chciałbym bardzo podziękować za udział w warsztacie. Tutaj myślę, że Sławek pokazał taką główną ideę tworzenia podłogowych systemów instalacji i projektowania ich w Revicie. Jeśli będą mieli jakieś Państwo jakieś pytania w tym temacie albo sam pytanie, jeżeli chodzi o działanie rodzin i tych bibliotek, to jak najbardziej można się ze mną kontaktować. Kontakt był wrzucany zarówno w czacie, jak i jest jeszcze na naszym wirtualnym stoisku. Więc nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do kontaktu i podziękować za cały dzisiejszy dzień. Dziękujemy. Ja jeszcze może przypomnę, że tak naprawdę ta część warsztatowa BIM Akademii Efektywnego Projektowania jest zakończona, ale przed nami jeszcze za 2 tygodnie, jak dobrze pamiętam, 10 webinariów i będziemy się tam już stricte zagłębiać w rozwiązania naszych producentów. Oddamy im całkowicie głos, także będziemy jeszcze Państwa o tym informować i na to zapraszać. Także do usłyszenia.